Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I będziemy sobie wykonywać zadania, których jeszcze sobie nie wykonałem, a też chciałbym wam poopowiadać troszeczkę o tej grze i o moich wrażeniach ogólnie o serii Need for Speed w ramach takiego przygotowania przed nowym Need for Speedem, czyli oczekiwanie na premierę kolejnego NFS-a. Koenigsegg One, co my sobie tutaj wybierzemy do mojego zadanka? Może coś wolniejszego, nie by... albo P1. Dobra, biorę P1. Okej, czemu nie? Czy ja to jakoś ulepszałem? O, tu mamy wspaniałą personalizację, what the fuck. Ja mam mało w ogóle kasy. Wow, jaka personalizacja, masz taki tunik wspaniały, my god. Ja, możemy zmienić kolor samochodu. Wow. Możemy pomalować felgi. No i inny kolor. Oh. Możemy także ulepszyć osiągi. Niesamowite. Dobra, opuszczę, albo jeszcze coś wam pokażę. Możemy sobie tutaj postępy w karierze i ja sobie tutaj wybrałem zadania. Nie zatrzymuj się, czyli musimy rozbić gliniarza i zdobyć złoto w przechwytywaniu. Ok, opuszczamy garaż, zacznijmy tutaj myk. No i zobaczymy, jak mi będzie szło. Powiem wam szczerze, chciałem uruchomić Need for Speed The Run, ale jak informowałem na moim Facebooku, po prostu gra się cały czas wiesza. Brakuje mi pomysłów, jak mogę jeszcze naprawić tę grę. Po prostu od jakiegoś momentu zaczęła się wieszać i nie da się w nią grać. To nie jest związane ze zmianą systemu, bo na 8 działo się to samo, teraz są 10, dzieje się to samo, więc nie mam pojęcia, o co chodzi i po prostu nie da się w to grać. Także Rivals się na razie uruchamia. Wow. Ta grafika wygląda obłędnie w tej grze, to jest mega. Brakuje tu tylko 60 FPS-ów. Ta grafika. To jest to. Oh man. Ja nie mogę się napatrzeć w ogóle. Wow. Wow. Oh man, to jest zajebiste. A czy może tak, efekt prędkości to jedno. On jest dosyć fajny. Właściwie jest nawet bardzo fajny. Grafika po prostu miażdży w tej grze. Ja za każdym razem, gdy do niej wracam, zawsze to powtarzam. No, to jest coś, co naprawdę robi wrażenie. Model P1 ogólnie bardzo mi się podoba, chociaż zdecydowanie bardziej podoba mi się w Fordzie Horizon. No tak, a propos grafiki, troszeczkę za bardzo pochwaliłem, widzimy tutaj tekstury w powietrzu. Dobra, musimy zdobyć złoto w przechwytywaniu, rozbić gliniarza także. Chcę tak troszeczkę powrócić w tym tygodniu do NFS-ów, które już mieliśmy w poprzednim czasie i spojrzeć na to, jak się te NFS-y rozwijają. Pewnie oglądaliście moją serię z... Znaczy, są wśród was osoby, które oglądały, bo pewnie nie wszyscy oglądali może. Serię z Need for Speed Undergrounda, z Undergrounda 2 i z wielu innych NFS-ów, które są na moim kanale praktycznie najważniejszą serią gier. Po prostu, ja głównie swój kanał kojarzę na przykład z NFS-ami. I nie ma w tym nic dziwnego. Po prostu uwielbiam gry wyścigowe, arcade'owe, a NFS, seria NFS jest... O, już źle bym pojechał. Seria NFS jest właśnie serią traktującą o ściganiu się w arcade'owym stylu, czyli na przykład wykonywaniu przy 280 km na godzinę driftów, jak tutaj. Chociaż właśnie w Rivals te drifty nie są takie jak w, powiedzmy, Hot Pursuit'cie. Jeździ się tutaj bardziej sztywno, ale naprawdę model jazdy w Rivals jest dla mnie chyba jednym z najlepszych modeli prowadzenia samochodów w NFS-ach, w jakie dotychczasowo grałem, więc tutaj naprawdę pochwała się należy dla tej gry. Jest też parę minusów, o których wam też opowiem. Jest i Cobalt, słynny trafik, który rozwala zawsze wszystkie samochody. No tak, grafika jest fenomenalna w tej grze. Limit do 30 FPS-ów wkurza,
Ale myślę, że taki boom na te 60 FPS-ów troszeczkę minął, chociaż bardzo fajnie gra się na 60 FPS-ach, to w niektórych grach nawet bardzo fajnie wygląda te 30 FPS-ów. Tak jak w Forza Horizon jest bardzo fajnie zrobiony efekt prędkości, tak i tutaj. Ten efekt prędkości jest spoko i naprawdę czuć, że się jedzie te 230 km na godzinę jak teraz. Chociaż może przy tych większych prędkościach chciałbym taki efekt, jakby kamera się trochę bardziej trzęsła, wiecie? Wtedy bym czuł, że może jadę troszeczkę szybciej. Ale to jest taka moja sugestia. Naprawdę, jeśli chodzi o samą przyjemność z jazdy, to jest tutaj spoko. Pod tym względem naprawdę Rivals zrobi furorę. I jako taka sama rozgrywka single playerowa w Rivals jest naprawdę ok. Więc jeśli ktoś gra na piracie, to myślę, że same pochwały będzie tutaj wygłaszał o tym NFS-ie, ale jeśli przychodzi do rozgrywki online, której teraz nie przetestuję, bo nawet nikogo online nie mogę znaleźć. Gracze, nie ma tu nikogo z graczy. Nie dołączyło mnie do żadnej sesji, gdzie są gracze, więc po prostu pewnie ich nie ma już, no co tu dużo gadać. Muszę rozbić gliniarza. Prawdopodobnie spychając się z nim. O! Krytyczny poziom uszkodzeń, serio? No tak, moje auto nie jest w żaden sposób ulepszone. Muszę teraz pomyśleć, gdzie tutaj się skitrać. Znaczy tak, tu jest niedaleko kryjówka, z tego co pamiętam, ale tutaj też jest... proszę was, jest tutaj... jest tutaj stacja naprawcza. Myk! I moja pojedynka jest już ładniutka, czyściutka, naprawiona. Muszę rozbić jakoś gliniarza. Mogę to zrobić w zasadzie miną. Bo on musi jechać zaraz za... O, sam się rozbił. Okej, okay, więc mogę go w sumie spróbować zaatakować. Wow! Uwaga. Ach ty! Rozstawiamy minkę. Nadział się ktoś? Namierzają mi EMP. Okej. Okay. Spróbuję... O, zrobimy tak. Ciek! Dostał czy nie? Cholera, ciężko powiedzieć. Moja pojedynka jest naprawdę szybka. Tamta mina jeszcze sobie tam była. Uwaga. Ale wolno jadą, głupki. Dobra, i... Ciek! O, patrzcie jacy cwaniacy. GTR-ka mnie goni. Jest... O, jest za blisko, żebym mógł mu minę zostawić, ale... O, muszę ich jakoś rozwalić, cholera. Znaczy jest sposób na to, ja mam troszeczkę tutaj złe ulepszenie. Dobra, oberwał, ale nie rozbity jeszcze. Bum, lecimy. Muszę rozbić chociaż jednego gliniarza, więc mogę to zrobić tymi ulepszeniami, które tu posiadam, albo mogę go po prostu mocno zderzyć, chociaż pojedynka do zderzania najlepsza raczej nie jest. Mogę wyzwać kogoś na pojedynek, to było chyba Ferrari... Enzo? Dobra, już mi tutaj ucieczka się napełnia, a mi chodzi o to, aby kogoś rozwalić, ale ciężko to będzie zrobić tymi ulepszeniami. A je... Oj, tutaj był... O, jest tutaj jeden rozwalony. Muszę go zaminować. A, przydałoby się. Mogę go też trochę pospychać. To jest chyba Aston Martin Vanquish bodajże. No, nie trafił na minę. Aaaa! Muszę uważać, bo oni tutaj naprawdę szybko łapią. O, najechałem na własną minę. Brawo ja. Dobra, użyto minki. Najadą na tą minkę czy nie? Umiem umijać te miny, wiecie? Więc jest takie łatwe tutaj. O! Jest tutaj ten gliniarz, który... Stawiłem minkę, ale coś nie chcę na nią najechać. I uwaga! Jest! Oberwał! Ale jeszcze za słabo. O, jest ten słabiak. Dobra, dawaj go. Jest mój, chyba. Mógłbym teraz użyć pierdnięcia tak zwanego. No dalej, dalej, jeszcze trochę! Juhuu! Załatwiony. Teraz muszę udać się do kryjówki. Sam też oberwałem od tej miny.
ale udało się wykonać zadanie. Tak jak trochę niezdarnie, no bo mogłem mieć lepsze ulepszenia do tych policjantów i to załatwić lepiej, prawda? O-o. No i to jest też fajne w Rivals, że te zderzenia nie są takie przesadzone jak Most Wanted 2012, czyli że jak dotkniesz leciutko, powiedzmy nawet... Au, 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 au! Czyli jak dotkniesz leciutko nawet jakiegoś elementu na drodze... No, no kurde, już byłem... Ale... Z wyzerowaniem nożnika, nie dostałem punktów. Jak dotkniesz nawet leciutko jakiegoś elementu na drodze albo trafika, to się zawsze wywalasz. Tutaj tak nie ma. Tu można jeszcze ładnie pojazd wyhamować i te pojazdy naprawdę prowadzą się tutaj spoko, no nie? To jest zdecydowany plus w Rivals. Dobrze, wiecie co? Tak, kontynuuj, nie zdobyłem nic, zajebiście. Ale wykonałem sobie zadanko, na którym mi zależało. Mam nadzieję, że się wszystko zapisało ładnie. Zapisało się. Drugie miejsce się nie liczy. Srebro w dowolnym wydarzeniu. Uderz bokiem trzech rajdowców. Wygraj dwie konfrontacje. Dobrze. Teraz tak, może uda się jakoś tutaj wejść do online, w sensie do kogoś, ale wątpię. Znajdź nową sesję. Aha, bo to jest gra dla znajomych. Zobaczymy, co się stanie, jak wejdę do publicznej. Myk, myk. I zobaczymy, co się stanie. Czy mnie wywali z gry, czy nie. Dlatego właśnie nie znajdowało innych graczy, bo miałem grę prywatną. Czy tam dla znajomych, jeden pies, tak naprawdę. No ale zobaczymy, co się teraz stanie. Powinno mi kogoś wyszukać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze gra. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Czy ktoś jeszcze w ogóle gra w Rivals. Na pewno wiem, że ktoś, że dużo osób gra w Most Wanted 2012. Fakt, jest to gra dużo bardziej dynamiczna. Dużo więcej można tam zrobić. I ma mniejsze wymagania. Ale proszę, jest ktoś online. Jest pełna sesja nawet. Moi drodzy, więc może będzie nawet co tu robić. Jest ktoś tutaj. Mogę sobie tu po prostu zacząć. Myk. Hops, hops. No i zobaczymy, czy się ktoś będzie chciał ścigać, czy nie, czy będą lagi, czy nie. Jestem strasznie ciekawy, jak to teraz wygląda. I no tak, tutaj nie mamy serwerów dedykowanych. Już tam jadą na mnie. Skitram się tutaj. Jedzie tu dwóch typów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, Gallardo, Super Lagera i coś tam jeszcze jechało. Spróbujmy. Aha, aha. To nie był. Tamto to jest bot, a ten zobaczymy, co zrobi. Czy będzie chciał ścigać, czy co robić? No tak, oczywiście będzie chciał mnie rozwalać. Tajemnie, jak poleciała moja pojedynka. Tak, chce się ścigać, fajnie. Podjeżdża sobie spokojnie. Więc co, podjedziemy sobie może na jakiś wyścig. Tutaj nieopodal jest. Więc byłoby fajnie sobie razem powiedzieć. Fajnie, no fajnie, że ktoś sobie chce tak normalnie pograć. A on się chce chyba ścigać, ale pojedziemy sobie tu na wyścig. Mam nadzieję, że za mną pojedzie, bo tutaj niedaleko chyba jest jakiś. O, jest jakiś inny gracz. Też chce się ścigać, podjeżdża jak widzicie powoli. Można użyć konfrontacji, a można też pojechać sobie tutaj. No i zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, fajnie, jak widzicie. Gracze jakoś nauczyli się w to grać tutaj. Jeszcze ten musi sobie kawałek cofnąć. Dobra, próba czasowa. I zaczynamy. Chyba wszyscy razem, tak myślę. Tak, jedziemy wszyscy razem, bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale tamten pojechał w pojedynce. Pewnie ma ulepszoną. Moja jest troszeczkę już zniszczona. Muszę uważać, żeby się nie rozwalić za mocno. Jakoś poszło, okej. No i dobra, gonimy gościa. Ups, 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 ups. Aha. Sterownik Nvidia przestał odpowiadać. Także dobrze, że nagrywałem sobie w trybie okienkowym. Zajebiście. No dobrze, dajmy tej grze jeszcze jedną szansę. Sprawdzę, czy ktoś jest w sesji. Ktoś w sesji sobie jest.
Więc może znowu koło jakiegoś gracza się tepniemy. Mam nadzieję, że nie będzie chciał walczyć od razu ostro. Tylko będzie się chciał ścigać. Tak by było najfajniej. Zacznę sobie tutaj. Albo oni chyba jadą gdzieś tutaj w górę. Więc może warto by było na nich poczekać tutaj. Albo dobra. Myk. Jadę znowu w mojej pojedynce. Mam nadzieję, że teraz nie wywali. Nie wiem, co się stało tak naprawdę. Ale pamiętam, że już wcześniej takie błędy wyskakiwały i się gra po prostu crashowała. Albo coś się działo ze sterownikami. Jest to problem dosyć powszechny. Tutaj. Joki. A oni zaraz będą na mnie gdzieś jechać prawdopodobnie, więc może są w jakimś wyścigu albo czymś takim. Już olać w ogóle te zadania. Wow, zajebiście to wygląda w tym miejscu, ta gra. Pięknie. Chyba jadą prosto na mnie, tak myślę, tak czuję. Zaraz zobaczymy. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Ale chyba gdzieś niedaleko, tak coś czuję. Tutaj jedzie jakiś bot. To mnie nie interesuje. No, nie wiem, gdzie oni pojechali. Zerknijmy może na mapkę. Gdzieś tam niby stoją, okej. Nie wiem, czemu mitra używam, skoro mam zajebiście szybkie turbo. Woohoo! Świetne to jest. Znaczy tak, wyściganie się jest ogólnie tutaj fajne, no nie? Do czasu, kiedy nie ma żadnych problemów z połączeniami, z wyświetlaniem grafiki i tak dalej. Więc to jest naprawdę spoko. Słyszałem, że na konsolach naprawdę fajnie się gra w Rivals. Z tego względu, że nie ma ani cheaterów. Zresztą ja tutaj cheaterów tak naprawdę nie spotkałem. Tutaj są tak... są tak duże te moce tych pojazdów, które można sobie zdobyć, że chyba nie ma takiej potrzeby, ale kogoś tutaj mam, nie wiem, gdzie on stoi, jest za mną, okej. Zobaczymy, czy do mnie podjedzie, czy nie. Nie wiem, czy ma policję na karku, chyba ma trochę lagi i to są lagi, niestety sprzętowe, więc z nim się będzie ciężko ścigać. Nie ma stałych 30 FPS-ów i to będzie problem, aby z nim tutaj powalczyć. Prawdopodobnie jest to jakiś nowy gracz albo coś. Mogę go wyzwać do konfrontacji, ale nie wiem, czy to będzie uczciwy wyścig dla mnie. Czy dla niego bardziej. No ja po prostu z nim bez problemu wygram, jak on będzie z tyłu strasznie. No dobra, mogę z nim w sumie zrobić jakąś konfrontację. Rozpoczęta, okej, on nawet chyba tego nie akceptował, nie wiem. To jedziemy. Tak sobie, taki sobie będzie to wyścig, konfrontacja. Zobaczymy, czy mi wywali w ogóle, nie wiem. Tak, mamy taką i taką kamerę, więc dużo tutaj opcji nie ma. Ta jest fajna, bo fajnie widać tutaj prędkość. Ogólnie rozmycie ruchu jest spoko. I no muszę powiedzieć, że w tym NFS-ie naprawdę czuć tę prędkość. Jak w większości NFS-ów tej prędkości jakby nie ma, tak w Rivals jest dosyć ok. Ukończyłem sobie bez problemu. Nie było to jakieś nie wiadomo jakie wyzwanie, ale możemy dojechać sobie do tego gościa tutaj i zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie w Rivals jest tak, że jak się jeździ po całej mapie, to cię potrafi wywalić. No bo nie wiem, czy gra ma problemy z doczytywaniem terenu, czy co. No i koleś chyba wyszedł już. Bo zniknął nagle. Ten się tutaj mota, ma lagi cały czas, więc z nim nic nie zdziałam. Mógłbym się tepnąć do tego kogoś tutaj, bo on jest strasznie daleko i raczej go nie dogonię w tę stronę, chyba żebym jechał pod prąd. Ale tu jest gdzieś chyba chata z krzata. Tak, jest chata. Do niej sobie dojadę i... po prostu się teleportuję do jakiegoś innego gracza, zobaczymy. Czy uda się z kimś w końcu dokończyć jakiś wyścig, ale widzieliście, że przed chwilą ktoś tutaj naprawdę dojechał sobie ze mną do wyścigu i wystartował. To jest też troszeczkę problematyczne, no bo nie każdy gracz chce się z tobą tak solidaryzować, w sensie wjechać w jedno miejsce w jednym czasie. Jak ja grałem wcześniej, bo chyba z rok albo półtora roku temu w Rivals, to każdy po prostu do ciebie podjeżdżał i używał dwóch pierdnięć naraz i cię rozwalał.
No i to był problem, żeby po prostu razem sobie pograć. Teraz wygląda na to, że gracze mają troszeczkę więcej kultury, przynajmniej ci, na których trafiłem do tej pory. I to bardzo cieszy, bardzo cieszy. A zobaczmy, jak uda się zagrać z tym tutaj, który sobie jedzie. Być może robi jakieś zadanie, być może robi sobie cokolwiek, nie wiem. Mnie bardzo podoba się w grach kooperacja i zawsze to lubiłem, bardzo, bardziej niż taką walkę jeden na jeden albo między sobą. Tak po prostu, nie wiem czemu. Lubię razem grać, o, może tak. I to jest bardzo fajne. A tutaj w Rivals nie mamy jakby możliwości kooperacji chyba. Może jest jako, jak gramy jako policjant, wiecie. Dobra, gonimy tego gracza, zobaczymy czy będzie chciał się ze mną pościgać. Tutaj chyba skręcił. Tak, coś czuję, bo tam jest blokada. Tak, jest sobie tutaj. I oj, jest już trochę zniszczony. I jest rajdowcem, ale ma dziwny samochód. Wydawało mi się, że miał pomalowane auto na barwy policyjne. A, musi znaleźć gdzieś... musi znaleźć gdzieś jakąś kryjówkę, uciec przed policją. Albo coś. Ale wygląda na to, że... wygląda na to, że nie ma z nim żadnych lagów, więc mogę sobie spokojnie z nim pojeździć, jak myślę. Ma korwetę C7. Nie ma barw policyjnych, ale ma jakieś tam malowanie ciekawe. O, policaje. Zaraz mnie zaczną łapać. Spróbuję mu jakoś może pomóc, albo coś. Zostawiłem tam minę, ale nie wiem co z tego będzie. Oni pojechali za nim, mają mnie w dupie, więc okej. Nie wiem, czy zginął, czy nie zginął. Ej! Za mała prędkość, cholera. Nie wiem, czemu nie pojechał gdzieś się naprawić. Aha, jest tutaj. Skitrał się chyba. Dobra, ja też się tu schowam. Prawdopodobnie zgubiłem. Nie, ja już zgubiłem policję, okej. Okay. Ucieczka. Ja też ledwo żyję w zasadzie. Pościg wznowiony, no zajebiście. To jest też problem tego NFS-a, bo czasami chcesz sobie po prostu pojeździć normalnie. Bez tej policji, a nie możesz, bo musisz cały czas się z tą policją bawić. I teraz jak ja chcę pojeździć sobie z tym graczem, od tak o, po prostu się z nim pościgać, to nie mogę, bo cały czas na głowie jest ta policja, prawda? Dobra, jest on sobie tutaj. A, to jest znowu ten typek. Zaraz, to był gdzieś indziej ten gracz z korwetą. Pojechał chyba tutaj i goni go policja. No, a ten będzie mi cały czas lagował. Więc widzicie, że zagranie z kimkolwiek jest problematyczne. Nie mamy tutaj czatu. Jest może jakiś sposób komunikacji głosowej, ale nie jestem pewny, czy on działa prawidłowo. I właśnie to jest najbardziej bolące w tej grze, że nie ma praktycznie jakby... Każdy musi się domyśleć, że o, ten chce ze mną pograć, bo jedzie wolno koło mnie, więc... więc muszę też jechać wolno, żeby z nim pograć. A nie ma jakiegoś tam lobby. No niby taka jest ta domena tej gry, że nie ma tu lobby i gra się fajnie, no nie? Ale z drugiej strony, no nie ma też jak się zgrać z tymi graczami. I boli fakt, że w najnowszym NFS-ie będzie... jest to rozwiązane właśnie w ten sposób jak tutaj. Oby były dedykowane serwery, bo tutaj gramy po prostu... hostuje jakiś gracz tę grę. Więc to jest problem. Nie ma tu dedykowanych serwerów, ale na razie wygląda na to, że gra jakoś tam się specjalnie nie laguje, jest ok. Więc myślę, że nie będzie problemu. Ale w nowym NFS-ie jest trochę poprawek do tego sposobu prowadzenia rozgrywki online. Ok, wysłałem mu, o, jest konfrontacja rozpoczęta, zaakceptował moje zaproszenie do konfrontacji. Pojedynka kontra korweta C7. Myślę, że dam sobie radę. Okej. Na końcu tej konfrontacji poczekam na niego. Zobaczymy, czy się domyśli, aby razem pojeździć. Ja naprawdę bardzo długo nie grałem w tego NFS-a, ale bardzo dobrze się czuję sterując tymi pojazdami tutaj, wiecie, nie mam jakby problemu, aby jeździć w miarę dobrze po naprawdę bardzo długim czasie nieobecności tutaj. Także to jest naprawdę miła sprawa.
No P1 jest zdecydowanie za szybka dla tej C7. Okej, okay. O! O, nie rozbiłem się. A most wanted bym się na bank rozwalił. Dobra. O, mamy policję tutaj. No i właśnie, znowu policja. Cholera. za mocno zahamowałem. Mina. Oberwali? Nie, nie oberwali. Ominęli minę. Dosyć umiejętni są ci gliniarze w tej grze. Jeszcze oberwałem raz, cholera. I patrzcie, wyprzedzili już całą metą. A! Nie, na pierwszej pozycji udało się. Dobra, zawracam do niego. No i jak z nim teraz pograć do cholery, skoro tutaj policja, tutaj wszystko naraz na głowie. Uciekaj! Dobra, jedziemy gdzieś się ukryć. Na pewno fajnie by się grało z jakimiś znajomymi, powiedzmy na TeamSpeaku, prawda? Takiego NFS-a. Jadę do kryjówki. Muszę zdeponować swoją kasiorę. A to nie będzie łatwa sprawa, bo ja już ledwo żyję. Zobaczcie, mapka mi się nie doczytała. Nie, bo tu jest taki fragment bez mapki. Tu jest niedaleko kryjówka, muszę się tam ukryć koniecznie. What the fuck, to się ze mnie chłopcem dzieje? What the fuck? Zobaczcie na to. What the fuck? O Boże. Nie wytrzymam po prostu, no. Ojej. To jest właśnie Need for Speed, Need for Speed. samo życie po prostu. Dobra, odłożę sobie troszeczkę tej kasy, to jest niewiele. Żeby kupić jakiś samochód, to wiecie, musiałbym mieć dużo więcej tej kasy odłożonej, ale no niestety, jeśli jesteś rajdowcem, to musisz się liczyć z tym, że tą kasę się traci za każdym razem, kiedy złapie cię policja. To jest problem. Dobra, wybór samochodu i weźmy sobie coś wolniejszego, jak chciałem na początku. Weźmy sobie tutaj coś na poziomie może... Nie wiem, co ja mam tu ulepszone. Widzę, że SLS jest chyba ulepszony. Którym ja samochodem tu lubiłem jeździć? 12C Spider Ford GT. Nie, no wezmę sobie właśnie chyba SLS-a. Nie? No. Tutaj miałem jakieś malowanie. Tak, ja go chyba ulepszałem. No i dobra, tepniemy się jeszcze do jakiegoś gracza, kogo tutaj mamy. Nie wiem, kto to jest. Mam nadzieję, że to nie jest ten lager. No dobra, myk. Zacznij tutaj, okej. Na pewno będzie się z kim ścigać. Mam nadzieję, że ktoś się domyśli, że ja nie chcę go zabić koniecznie. Nie wiem, jakie tu mam ulepszenia pościgowe dla tego samochodu, ale grunt, że mnie jeszcze nie wywaliło z gry, więc można grać spokojnie. Ale powiem wam, że naprawdę, przesiadając się z jakiejkolwiek innej gry, czy to, nie wiem, GTA, czy jakiejś w ogóle innej gry, do Need for Speed Rivals, ta grafika po prostu miażdży, no. Wygląda tak ślicznie, że to jest szok. Wow, SLS brzmi pięknie. Dobra, tutaj mamy koleżkę i zobaczymy, czy on będzie się chciał ze mną ścigać. Co on w ogóle myśli? Jak myślicie, co on myśli teraz? Jak myślicie, co on w ogóle chce zrobić? Nie wiem, pojechał sobie gdzieś. Będzie się ścigał z botami, czy będzie się ścigał ze mną? Chce się chyba ścigać z botami, nie wiem. A może się zaraz domyśli, że ja się chcę z nim ścigać, nie wiem. No właśnie tak to tutaj wygląda. Nic nie widzę. Ale fajnie, nie ma jakby specjalnie takich dużych lagów. Ładnie to wszystko teraz wygląda. Będzie się bawił z policjantami, zostawił mi minę. Tutaj mam też turbo i minę wyposażoną. Dobra. No i zobaczmy, czy go dogonię. Mój SLS jest chyba na tym samym poziomie ulepszenia, co jego Corvetta. Dziwnie jeździ. Nie, no to był akurat chyba lag. Trochę się tam uszkodził, ale niedużo. Się chyba patrzy do tyłu na mnie, dlatego tak jeździ jak pijak. Zobaczymy, czy się domyśli zaraz, że chce z nim jeździć.
Może sobie wyznaczył trasę do jakiegoś wyścigu, żeby ze mną go rozpocząć. Oby. Albo po prostu cieszy się jazdą tą swoją korwetką. Nie wiem. No właśnie ciężko się domyśleć, nie? Jest taka gra psychologiczna teraz. Musimy skumać, o co mu chodzi. O, coś chce robić, coś chce robić. Hejka. Cześć. Ja chcę się z tobą ścigać, słyszysz? Chodź, tam jest wyścig. Zobacz. Chodź. Chodź. No chodź. Tu jest wyścig. O właśnie, dobrze myślisz? Myślisz tak jak ja. Właściwie to nie jest wyścig, okłamałem cię. To jest Hot Pursuit prawdopodobnie. I ja chcę go z tobą zacząć, nie? Kapujesz, o co chodzi. Tak? No to chodź. No, teraz musisz się zacząć. Aha, musimy zawrócić, okej. Okay. Też to załapałem teraz. Ale zobaczcie, chyba zajarzył, nie wiem, coś się denerwuje. Coś się zdenerwował teraz. Ale chyba zajarzył, o co chodzi. Dobra, i startujemy. Udało się! Wow! Będzie gonić nas policja, będziemy w ogóle ścigać się też z botami. Będę się ścigał też z nim. Jak na razie nie ma lagów, bo boty dla niego i dla mnie są tak samo jakby widoczne, więc te boty też powinny lagować, ale zobaczcie, że jest całkiem spoko, nie? Mam tutaj turbo, mam minę. Mogę zostawić minę i przeszkadzać tym botom. Właśnie im przeszkodziłem troszeczkę. On pojechał trochę naokoło. Fajnie, fajnie. Na razie wszystko działa, jest pięknie. Okej. Okay. Możemy sobie go tutaj troszeczkę myknąć. Stawię minkę, może policjant dostanie. Ciężko się tu driftuje. To nie jest tak jak w Hot Pursucie, że naciskamy jeden przycisk i auto samo leci bokiem, albo w ogóle nic nie naciskamy i auto samo leci bokiem. Tutaj trzeba się troszeczkę postarać i niekiedy trzeba użyć hamulca ręcznego nawet. Dobra, stacja. Zaliczamy naprawę, chociaż samochód był nieuszkodzony. I turbo. W takim trochę chillowym miejscu, a co? What? Co to było? No, doczytywanie terenu, właśnie. To był taki mały problemik, ale okej, wszystko wróciło do normy, na szczęście. Więc już nie muszę się, specjalnie martwić. No, jadę tutaj, bo kiedyś pamiętam, że źle pojechałem. Chyba nie można jechać tą krótszą drogą. Źle pojechałem i nie zaliczyło jakiegoś punktu chyba tutaj. Pamiętam, że był taki problem. Nie wiem, czy tego gracza rozłączyło. Który jestem? Piąty nasz. A kurde, jestem prawie ostatni. Czyli on na pewno jest z przodu. Muszę troszeczkę podkręcić tempo. O! Nie zauważyłem. Patrzyłem się na licznik, ile jadę, a tu nagle wyskoczył mi gliniarz. Kurde, no. Dobra, mam już turbo? Jeszcze nie. Chyba widzę tego gracza. On jest zawsze... Gracze... O, już myślałem, że punktu nie zaliczyłem. Gracze są zawsze jakimiś takimi dużymi literami pozaznaczani. Nie wiem, czy... Dobra, jest turbo. Gaz. Powinienem... turbo używać tylko do rozpędu, a nie do wyzwalania prędkości maksymalnej. Chociaż zobaczcie, prędkość maksymalna w SLS-ie to jest nieco ponad 370 km na godzinę. To jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że ten wyścig czy Hot Pursuit zaraz się nie skończy. Bo ty jadą naprawdę wolno, bardzo. Dobra, zostawiłem minkę. Okej, okay. Zdaje się, że doganiam już gracza, z którym jakimś cudem udało mi się porozumieć, aby rozpocząć ten event. On jest za mną jeszcze! Zobaczcie, jak boty jadą powoli. Ale wszystko ogólnie przebiega bardzo, bardzo płynnie, nie ma jakby problemu z rozgrywką. Być może trafiłem na taką sesję, która odpowiada mojemu połączeniu internetowemu, nie wiem, dobremu promieniowaniu słonecznemu albo grawitacji księżyca. Jakoś udało się to... O, w złym momencie, turbo! O, udało się przeżyć, jest! Jakoś udało się to w miarę rozegrać. Jest to chyba pierwszy event w ciągu tych 40 minut, który udało się normalnie zagrać. Więc można powiedzieć, że multikick jakoś działa. Ale jak widzicie, wymaga to troszeczkę przyzwyczajenia graczy do pewnych mechanizmów, jakie są w tej grze, czyli musimy na przykład albo stać w jednym, na rozpoczęciu jednego wyścigu czy eventu, nie wiem, pościgu, czegokolwiek, przez pół godziny i czekać, aż jakiś gracz łaskawie do nas przyjedzie, albo
Po prostu jechać za kimś, aż ktoś się domyśli, że chcemy się z nim ścigać. I tak to tutaj wygląda. Nie? Więc mam nadzieję, że w nowym NFS-ie zostanie to troszeczkę lepiej rozwiązane, bo ponoć ma być lepiej rozwiązane. No i tyle. Tyle, co miałem wam do powiedzenia. Można grać ogólnie w Rivalsa, chociaż są troszeczkę problemy ze stabilnością gry. Może niektórzy mogą mieć też problemy ze spójnością, chociaż ja na karcie graficznej GTX 760, na której gram teraz, z ustawieniami Ultra, gra chodzi, jak widzicie, płynnie i mam stałe 30 FPS-ów, cokolwiek by się nie działo. Poza tym, że mnie raz wywaliło całkowicie z gry. Kurde, sporo tych punktów zdobyłem. Wbiję sobie do chaty, tu gdzieś jest. Nie wiem, czy mogę wbić sobie, jak mnie nawet goni policja i mnie widzi. A co, mogę. To jest Need for Speed. No i tak, podsumowując właśnie moją dzisiejszą jazdę w Need for Speed Rivals, jutro zobaczymy sobie do innego NFS-a, a na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie.